Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry państwu. Chciałam panu jeszcze raz pogratulować otrzymanego mandatu. W kolejnej, czwartej już pana kadencji. To jest dla pana wielkie wyróżnienie, wielki zaszczyt, ale również zobowiązanie wobec mieszkańców, bo przypomnę, ponad 19 tysięcy mieszkańców postawiło krzyżyk obok pana nazwiska. Ja bardzo dziękuję na wstępie wszystkim wyborcom, którzy oddali głos na mnie i na listę numer 1. I za to, że obdarzyli mnie tak wielkim zaufaniem, o którym tutaj pani redaktor mówi, to jest o 7 tysięcy więcej głosów niż w ostatnich wyborach 2011 roku. I cieszę się z tego bardzo i też jakoś czuję tą odpowiedzialność za to, co przed nami, za to, co tutaj w okręgu będziemy robić. Z czym obecnie pan pracuje i co jest takim pana oczkiem w głowie? To takim moim oczkiem w głowie to jest obwodnica miasta Łańcuta, dlatego że wiadomo, ona jest na liście podstawowej. Natomiast, żeby doszło jak najszybciej do jej realizacji i jeszcze, żeby te zmiany, które tutaj zostały, że tak powiem, zaprojektowane, czy są na etapie projektowania, żeby one jak najszybciej uzyskały pozwolenie i można było już rozpocząć tą niezbędną, tak bardzo potrzebną, konieczną inwestycję w celu poprawienia bezpieczeństwa i w celu też udogodnień, które dla mieszkańców Łańcuta powinny być, jeśli chodzi o poruszanie się drogą numer 4. Nawiążę teraz do sytuacji krajowej. Podkarpacie zawsze było traktowane trochę po macoszemu, przez to, że Podkarpacie zawsze mocno głosowało na PiS. Przez wiele lat rządziło PO. Wiele inwestycji chyba, możemy powiedzieć, nam troszeczkę z tej racji przepadało. Czy w związku z tym, że w tym momencie PiS ma większość w parlamencie, macie przychylnego prezydenta, no my tutaj w regionie mamy pana, na co możemy liczyć my jako Podkarpacie, my jako powiat, jako miasto? Powiem tak, że kiedy rozpoczął pracę nowy parlament, nowy rząd, po krótkim okresie rządów PiS-u, było to w 2007 roku, wiele inwestycji na Podkarpaciu zostało wykreślonych, między innymi z programu Infrastruktura i Środowisko. Mam tutaj na myśli zbiorniki małej retencji, zbiornik Kąty Mysowa i wiele, wiele jeszcze innych, ponad 9 inwestycji. Natomiast teraz taką najważniejszą dla nas, dla Podkarpacia, mówiąc w tej skali makro, jako województwa, to jest połączenie kolejowe Rzeszów-Warszawa, żeby można było w czasie 2,5 godziny po prostu być w stolicy naszego kraju, dlatego że na chwilę obecną no, nie mamy połączenia kolejowego szybkiego, albo przez Kraków, albo tutaj przez Lublin. I to, co już jest rozpoczęte, mianowicie tutaj ta linia kolejowa Rzeszów, Kolbuszowa, Ocice, Tarnobrzeg, Sandomierz, chcemy, żeby jak najszybciej została część już istniejąca zmodernizowana, a brakująca jeszcze dobudowana, zrewitalizowana i po prostu to połączenie jest takim priorytetem. Drugą inwestycją no to jest S19 droga, bo wiadomo, na chwilę obecną połączenie z Lublinem będzie z Warszawą Rzeszowa, natomiast tutaj są takie plany i zresztą o to zabiegamy mocno, mianowicie, żeby połączyć drogą S19 do granicy tutaj państwa, wybudować tą drogę, czyli do granicy ze Słowacją. Jeszcze dodam z naszego podwórka, że wspomniałem o obwodnicy, natomiast łącznik autostradowy, bo obecnie zjazd z autostrady będzie na drogę wojewódzką Łańcut-Leżańsk, ale potrzeba konieczna i taka konieczność jest, żeby łącznikiem po prostu część ludzi, którzy nie będą wjeżdżać do Łańcuta, mogła się przemieścić w kierunku drogi numer 4 istniejącej i tam, czy w kierunku Kosiny, w kierunku Przeworska i do tych miejscowości, które leżą przy drodze numer 4. Także tych inwestycji jest tutaj zaplanowanych wiele, natomiast trzeba będzie pilnować, aby zostały one zrealizowane. No i tutaj drużyna parlamentarna, która jest, myślę, że w całości będzie o to zabiegać, łącznie z moją osobą. Bardzo mi zależy i tutaj już uczestniczyłem w takich rozmowach z przedstawicielami miasta, powiatu, marszałka, żeby nastąpiła rewitalizacja rynku łańcuckiego, żeby Łańcut stał się taką perłą,
na naszym terenie. Szansa jest ogromna i tą szansę musimy wykorzystać, dlatego że to mogą być już ostatnie pieniądze alokowane z Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Także na pewno będę się starał i tutaj prosił, zabiegał, bo nie chcę niczego narzucać, ale o to, żeby wspólnie ten łańcuch stał się piękniejszy jeszcze. Wielkim sukcesem tutaj i miasta, i powiatu jest rozbudowa szpitala w Łańcucie. Przypomnę, że nasz szpital łańcucki w ramach kierunku lekarskiego będzie miał 3 oddziały kliniczne. To jest geriatria, to jest psychiatria dziecięca i oddział zakaźny. Co się nie udało? No nie udało się tego właśnie połączenia kolejowego wybudować, to znaczy zrealizować bezpośredniego połączenia między Rzeszowem a Warszawą, szybkiego, dobrego. I tutaj to zadanie jest na tą kadencję. No też nie do końca się udała zabiegi o to, żeby S19 przebieg był do granicy tutaj ze Słowacją. Natomiast jest to do nadrobienia i myślę, że tutaj nasze województwo, nasz region szczególnie zasługuje na to, żeby go dowartościować nie tylko ze względu na wybory, które wypadły doskonale, najlepiej w kraju i tutaj Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło największy wynik, ale również ze względu na to, że jesteśmy jednym z biedniejszych rejonów Unii Europejskiej. Jako członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej wiem, że te regiony szczególnie powinny być zauważone, dowartościowane. I tak samo jak inne rejony Unii Europejskiej. Bo przecież Prawo i Sprawiedliwość było, jest, ja osobiście za tym, żeby był taki zrównoważony rozwój. Bo tacy sami ludzie mieszkają w Łańcucie, mieszkają na Podkarpaciu, jak w Warszawie, Wrocławiu czy Poznaniu. Dokładnie. I tym zakończymy. Dziękuję panu za rozmowę i proszę o nas pamiętać w Warszawie. Dziękuję bardzo i tutaj jeszcze raz dziękuję za te ostatnie wybory, za to głosowanie, ale też za taką postawę mieszkańców Łańcuta, powiatu, nie tylko tą wyrażoną w wyborach, ale na spotkaniach, na zebraniach, tą troskę o dobro wspólne, jaką jest społeczność lokalna. Szanowni mieszkańcy miasta Łańcuta, szanowni mieszkańcy powiatu łańcuckiego, drodzy wyborcy, serdecznie dziękuję za wsparcie, jakiego udzieliliście mojej osobie w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 roku. Bycie posłem to wielki zaszczyt, ale również i zobowiązanie. Będę starał się wypełniać obowiązki posła najlepiej jak to możliwe, tak, żeby służyć mieszkańcom naszego regionu i Polski.